Witam. Chodźmy dalej, spray. Nie mamy innej możliwości jak wyjść stąd. Z Cargo A, ale Cargo A ni... Ach, znowu. Cargo A nie istnieje. Te drzwi zostały zamknięte. Tutaj ten... mam jakieś cargo chyba jeszcze pozamykane. Otwarte, otwarte, otwarte. Te drzwi niech zostaną zamknięte. To cargo. Kurde, mnie gardło gryzie. Coś mi w gardle gryzie. Nic nie ma. Otwarte, otwarte i to wszystko. No dobra, moi drodzy, jedyne co możemy zrobić. To otworzyć jeszcze to cargo. Co to jest w ogóle? Coś mi się tu otwiera i zamyka. Okej. Okay. Czyli mamy 6-5. 3-2-3-2, jeszcze cargo 3-2-3-2. Tutaj nie mogę otworzyć do... na zewnątrz, do Gatsa. No, gdzie mogę iść to? Tutaj, a jak... A ja bym chciał wrócić, no ludzie, chciałbym wrócić do poprzednich tych. 3-2-3-2... Dobra. Będzie po waszemu. 3-2-3-2. 3-2-3-2. Otwórz. Skanuję cel. Materiał chemiczny niejednoznaczny. Włączam kalibrację. Możecie przestać? A faktycznie. Dziękuję. Dziękuję ci, przyjacielu. I cię zjedli. Dysk przenośny. Mhm. Okej. Czyli ewidentnie komuś trzeba to pokazać. Cel zrealizowany. Na szczęście miał łóżko i miał sporo jedzenia. Wybaczcie. Cele. Pan poszukiwał... Ucieknij za... Muszę znaleźć kucharza. No widzisz. A ja na przykład... To co chciałbym, to chciałbym się stąd wydostać, aby cały czas mnie pchacie do tego samego miejsca. No ale no dobrze, no. No wejdźmy tam. Stamtąd była winda na górę. Co ty tam tak wyjesz? Okej. Okay.
Niko, nie wiem, czy masz swojego transkryba. Morgan idzie w twoją stronę. Ostrzegam ciebie i innych, gdzie go nie zastrzelili. Przypadkiem. Albo umysł. Morgan? Myślałam, że jest na ziemi. Niestety. Morgan? Tu Michaiła. Nie sprawdzałam twojego transkryba. Nie wiem, jak udało ci się tu dotrzeć. Myślałam, że cię nie ma, bo... Nieważne. Śluzy i windy są zablokowane. Tak jak moje płuca. Parapleksja. Widzę już nawet mroczki, a ułudziłam się, że nie masz racji. Nawet gdybym zdołała zdobyć zastrzyki ze swojego gabinetu. Ale mogę nas chyba stąd wydostać. Trzeba zresetować główny reaktor i wyłączyć blokadę. Wiem, że brzmi to wariacko, ale mogę ci pomóc. Dobrze, poczekaj. Zrobiłabym to samo, ale... Chodź tu do mnie, dobra? Kolejny nowy cel. Ale miałem to przerobić. O, cholera, zapomniałem. Zapomniałem tylko przerobić. Teraz będę kurde z tym biegał. Wątek główny. No i mam dwa wątki główne, tak? Chodzi o to. O, tam jest drugi. Poszedł sobie. Się zamienić coś małego. Stąd jest winda. Na 100% stąd jest winda. Z podtrzymywania życia. O, w dupie. Przepraszam. O, w cholerę. Z podtrzymywania życia jest do holu ta losa, ale jest zamknięte. Czemu jest zamknięte? Aha. Czyli windę mi rozpierdzielili. Ja się tak nie bawię. Cały czas mi coś buczy. Cały czas ktoś tu... O, kolejny moloch. Pig, odezwij się. Mieliśmy kontakt z wrogiem, ale przeciwnik to... Trzeba było utrzymać pozycję w ładowni. Nie mogłam, szefowo. Nie mogłam pozwolić, by ci ludzie... Dacie radę dotrzeć do kapsuł ratunkowych? Nie. Kapsuły nie działają, jakby były przymocowane na głucho. Tylko czwórka z nas dotarła do podtrzymywania życia. Piątka. Jest za wami Remer. Nie, szefowo, Remer nie jest Remerem. Te istoty... Szefowo, główna winda nie działa. Jesteśmy tu zamknięci. O Boże, Remer! Remer tu jest! Nie zbliżaj się! Nie Tig? Zbliżaj! Tig? Erika! Odezwij się! Gdzie jest Remer? To jest Remer?
Nie ma Remera. Konserwacja panel niedostępny. A, w kibelku się za ten Weber. Skrytka w holu przy kapsułach ratunkowych, nie ma czasu na urządzenie odbiór powodzenia. JB. A, dobra, czy ja jestem tutaj? A, tak też myślałem. Wschód. Jest medbay. Tutaj mam 15. Szajsy wideo. Chcę się w kubeczek zamienić, no w ho... Po to to mam. Blup. Stacje ochrony. Stacje ochrony są zawsze bardzo pożyteczne. Tu mają mapę obszaru. No może dawaj. W moich ustach. Może w twoich ustach. To dziwnie, ale podziwiam cię za to, co zrobiłeś. Nie musiałeś pomagać Elazar i jej ludziom w ładowni. Zwłaszcza biorąc pod uwagę... No, biorąc pod uwagę, że zamierzasz zniszczyć stację. Dałeś im nadzieję. Choćby tylko chwilową. Zbliża się operator. To jest ta 1, 5, 5, 8. A to czytałem już. Weber. Okej, ładę machma. Jean. Nadchodzę. Podtrzymywanie życia, Jean. W elektrowni jest. Dobra, słuchaj, sprawdzam. Powiem ci tak. Kombinezon jest uszkodzony. Pozwól, nie może być. Zrobione. Uważaj. Błąd. Wymagana korekta wysokości. Naszą ładownię zaopatrują samonawigujące frachtowce latające z rafinerii księżycowej i z Ziemi. Tutaj można by było tego glutka strzelić. Pyk. Skanuję cel głód. Nie znaleziono wystarczającej ilości materiału demonicznego. Koniec działania. Ale nie przewracaj się, hej. Czujnik odległości zrezygnowany. Wysłano komunikat o błędzie. Główna winda wyłączona. Zajebiście. Jestem z was dumny, że zepsyliście mi windę. Dobra, mogę sprawdzić sobie teraz mapę.
Mapa o 5 poziomów. To widziałem już. To jest jeden z tych z map. Oczyszczalnia. A, tylko które to były? Nie to. Mapa nie ta. Mapa. Nie ta. Mapa skarbów. To. Nie da się ukryć, to. Sprawdzam. Stan kombinezonu w normie. Very trouble. Tutaj miałem wejść, ale się okazało, że notatka. Dwie osoby wypożyczyły sprzęt i go nie oddały. Okej. Części zamiennej lepik. To wszystko, co można było tutaj zrobić, to przyjść i rozbić szybę. Tam jest... Ale jak to kapsuła? Tam jest ten wezmę to na prawie. Nie będzie mi tutaj pstrykać i fikać. To jest winda ogólnie góra-dół, tak? Nas na razie nie interesuje. Muszę sprawdzić ten poziom. To mi się dało normalnie przejść naokoło, ale po co sobie utrudniać, nie? Tam byliśmy, tam jest... Muszę iść tutaj, ale tutaj, moi drodzy, jest przydupas. Aha, tam jest przydupas. Czy musi być taka creepy? Taka creepy muzyka. No ej, no chodź tam, halo. Dziankę. No właśnie tam.
Ale śmiecia dają? Oxygen float. Czwóreczka. Tutaj coś nieźle pizgło. Sterowanie tlenem. Odnoszę takie wrażenie, że chodzimy po prostu, wchodzimy do kolejnych pomieszczeń tylko po to, żeby wejść. Później się okazuje, że jakiś quest na to pomieszczenie, którego nikt nam nie dał i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Bazinga! Z jebca dostanę od tego dźwięku. Z tlenem, dobra. Na nina. Raz, dwa, trzy. Raz. Nie. Skrytki sobie porobili. Kto na mnie mówi? Ktoś do mnie mówi. Tędy przylazłem. Nawet przyszedłem tędy. Tutaj są drzwi. Drzwi, które... Tu locker room, ok. Czyli tutaj tak po prostu wskoczyliśmy sobie z boczku. Odnoszę wrażenie... Też tak myślałem. Wow, fantom. Się tutaj w strażaka sama się pobawić. A tu mnie atakują. Prośba o nowego operatora. Dobrze robić nowy operator, jak nie ma tego, nie ma heltu. Operator Transstar klasy inżynieryjnej Kobold. Sprawdzał. Twój kombinezon trochę się dłużył. Nie może być. Znowu mnie atakują creepy rzeczy.
Jak on się, skąd on się tam wziął? Skąd on się tam wziął? Aha, skąd ja się tu wziąłem? No, poszedł na dół. Co za leszek. Nadchodzę. Ze mnie leszka nie rób. Dobra, dobra. No to zaczynamy. Jakby to powiedzieć, ulepszać. Dobra. A żeby móc robić je, to trzeba zrobić to, że pamiętam. Haka na 4 zrobię, żeby wszystko stało na otwarte otwory. Wybaczcie. Myślałem, że ja tutaj byłem, a tu się okazało, że okazuje, że ja tutaj nie byłem. Bo tutaj jest to przejście na drugą stronę. I ja ogólnie na drugą stronę to ja chyba nie poszedłem. Nie, nie poszedłem. Na pewno. Jak się zastanawiam, ile rzeczy pomijam w tym momencie. Tak, na pewno to jest bardzo ważny. Tak, to jest dziurkacz. Dziurkacz do tych. Bianchi. Alan Bianchi. Sterowanie wentylatorami. Sprawdź wentylatory. Wentylator. Trzeci defekt. Przepraszam, czy ten defekt mam jakoś, nie wiem. O, teraz może być? Oddefekcone? O, i teraz poszło. I bardzo ładnie. Czekajcie. Sprawdź wentylatory. Teraz nie będzie defektu. Ale po cholerę, ja sprawdzam te wentylatory. Wentylatory w normie, okej. Okay. No to rewelacja. Jak są w normie i nie mają defektu, no to ja się bardzo cieszę. Co tu mi się znowu pali? Kurde, wszędzie. Strażak sam robi wszystko za dwóch. Sram. Sam to prawdziwy zuch. Wystraszyłeś mnie, wiesz o tym? Tutaj nie byłem. A, widzicie? Jest zgodność karty. Autoryzacja personalna nikt nie rekomenduje. Ło, grubo. Jean, tu Mariana. Nie mogę wejść. Próbowałam przez śluzę w elektrowni, ale jest na niej jakaś blokada. Czarno masz? Aha. I... to nie wszystko. Widziałam coś, gdy sprawdzałam ostatnią stację tlenową. Owalną masę, wielkości mniej więcej ciężarówki. Ciężko powiedzieć, widziałam tylko zarys. To właściwie mogły być tylko śmieci albo jakieś poluzowane okablowanie. Nie wiem, ale cholernie mnie przestraszyło. Boże, okay. Gadam jak wariatka. Nie, no co ty? Lalka.
Że chcę zrobić w domu. Tata czołgiem pocisk. Kuk nie jeździ. Innej śluzy. Odezwę się. Okej. A to by się skończyła w końcu nieśmiertelność i dziękuję. Czytałem. Jak nie czytaliście, zatrzymajcie sobie. Pomieszczenie. Pewnie nie znalazłem jeszcze klucza do narzędzia. Wstrzymanie sterowni. Rozpoczęcie procedury odkazania atmosfery. Wpuszczenie tlenu za 5, 4, 3, 2, 1. Niebezpieczne warunki atmosferyczne. Dlaczego ja zabiłem wszystkich? Zabiłem wszystkich. Mam nadzieję, że tylko odkażę w tym pomieszczeniu, bo nie doczytałem. Oczywiście jak zwykle. A mi się śkać chce, dlatego. Mam wrażenie, że w tym momencie zabiłem wszystkich żyjących na stacji, w Tolosie. Bym się wkurzył. Procedura odkazania zakończona pomyślnie. Proszę czekać na dotlenianie. Okej. Poziom tlenu w normie. A, okej. Poziom tlenu w normie. Dzwonek. Raz, dwa, trzy. I dupa. Nie ma tu wejścia. Za tym przypadkiem nie ma. No ale mamy... mamy czyste powietrze przynajmniej. Chyba nic nie powinno nam wyskoczyć. Bo one nie lubią czystego powietrza. Podkaziliśmy całą tą. Więc chyba jest dobrze, nie? Wróćmy tutaj. Tu mamy windy. Tymi windami możemy... Water Treatment Facility. Power Plant. Cargo. Exit Lobby. No i ja chciałbym Exit Lobby. Ale jest zamknięte. Coś mi się tutaj pali. Główny hold Thanosa. Dobra, moi drodzy. Przemieszczam się. Poszukamy skarbów następnym razem. Robię save'a. I żegnam się z wami teraz. Do zobaczenia. Uważaj, proszę.